Witam wszystkich serdecznie, tutaj Ragnarok, a to jest kolejny projekt z serii Zagrajmy Wy. Od dłuższego czasu bardzo długo mi pisaliście o tej produkcji, czyli mod do Half-Life'a 2 zatytułowany Nightmare House 2. No dobra, w końcu się dałem na to skusić. Odpalam to w zasadzie pierwszy raz. Tak samo głównie użytkownik Piero mi tam zachęcił mnie do nagrywania tego projektu. Niech ci będzie. Zobaczymy, czy będzie lepszy od Grey, który już pojawił się na moim profilu. Nagrywam to w zasadzie natychmiast po Grey. Mam jakąś fazę na horrory, nie wiem. Co mogę o tym powiedzieć? No, jest to modyfikacja do Half-Life'a 2. Można ją pobrać za darmo z internetu. Z ocen widziałem, że jest to całkiem fajny horror, ale mówię, nigdy nie miałem styczności z tą grą, odpalam ją dosłownie pierwszy raz, więc nawet nie mam żadnego kontynuuj na autozapisie ani nic. Cóż, w takim razie zacznijmy nową grę. Że jest tutaj parę rozdziałów jednak, łącznie 7 rozdziałów. Chyba gra będzie, to znaczy się, troszkę dłuższa od Grey, przynajmniej mam taką nadzieję. Cóż, w takim razie zaczynamy od prologu oczywiście. Nowa gra i jedziemy. A zobaczymy, czy twórcy będą w stanie wzbudzić u mnie strach. Pewnie będę piszczał jak dziewczynka. O, wy kochacie to, prawda? Wiem, że kochacie. Lubisz to, prawda? Jak ja się drę. Ach, dobra. Wszystko mam. Chipsy pod ręką. Aha. Nightmare House zacznie się... Chyba coś był wypadek. Kogoś. To był mój wypadek. Ze noc. Chmury, drzewa. Kruk przeleciał mi nad głową. I najwidoczniej rozwaliłem właśnie swoje auto. Gratuluję. I w co wjechałeś? W drzewo. I wjechałeś... Nie wiem, jak w to drzewo mogłeś wjechać, skoro masz tak szeroką drogę. Coś ty śpał. Mam tu latarkę, cokolwiek. Nic nie mam. Fajnie kamera się chybocze, jak chodzę. I tam widzę jakiś dom. Może znajdziemy pomoc. Telefon, cokolwiek. Tu coś jest. Nie, nawet nie mogę iść na boki. Także jest ciemne jak diabli. Mogę tu wejść? Mogę. Aha, dobra, już się fajnie zaczyna. Jakaś deska spadła. Wiesz co? Może chodzenie z toporem do najbliższego domu nie byłoby najmądrzejszym pomysłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jak Amerykanie robią zazwyczaj, bo zapewne jest to amerykański dom zamieszkany przez Amerykanów. I powiedzmy tak, że wchodzenie do ich domu z toporem może się skończyć odstrzałem. To dość szybko. Jest coś jeszcze? Nie. Znalazliśmy siekierę. Fajnie. Ja na chwilę was pożegnam, bo chcę zobaczyć, czy się wszystko z dźwiękiem dobrze nagrywa, bo jeszcze nie robiłem testu. Za chwilę wracam. No okej, ludziska, jestem zadowolony z jakości nagrania i jakości też dźwięku. Na razie wszystko tutaj... zrównamy z ziemią. Nie, dobra, idziemy w takim razie dalej. Mam siekierę i mogę rozmawiać z właścicielem. Albo dasz mi numer telefonu do najbliższej pomocy, albo pogadamy inaczej. Mam jakaś kłódka. Ale ja bym bardzo chciał może znaleźć jakąś... No, zacznijmy od frontowego. Jezus Maria, co tu tyle krwi jest? Ludzie, kolejna balanga w domu, czy jak? Niezniszczalne okno, domena Half-Life'a. A, też nic. Wiesz co? Na twoim miejscu, anonimowy bohaterze, którego będę od tej chwili zwał Bob, zabierał mi się stąd w Trymiga, widząc w szopie krew, sikierę. I dodatkowo jeszcze... Wow! Holy shit. What the fuck? O, latarka mi zaczęła działać świetnie. Najwidoczniej spadłem to chyba troszkę niżej. Na czym tak skończyłem? A tak, na mówieniu, że zacząłbym raczej szybko uciekać, gdybym widział
wszędzie dookoła krew. Najpierw sprawdzimy sobie dokładnie to pomieszczenie. Może jest tu coś ukryte. Jak to w każdym horrorze bywa, oczywiście. Wszystko jest zbunkrowane albo... O matko. Coś czuję, że będzie zaraz ostro. No, idziemy dalej w takim razie. Widzę prąd. Może zapiszę grę. Pięknie. Raz, dwa, trzy. O, udało się za pierwszym razem. Wow. Dobra, tu jest woda, tam jest prąd. Nie zachęca to. Przynajmniej nie jest pod prądem ta woda. Wydaje. Przynajmniej przed chwilą chyba się zraniłem. Czy mi się latarka kończy? O Jezus, Maria, mi się latarka kończy. To nic nie, to nie wróży za dobrze, jeśli mi się latarka kończy. Nice. Tutaj też nie możemy wejść. W pralce nic nie ma. Kiedy zdobędę shotguna? Pierwsze pytanie. Wow! God damn it! Rozwala się ta chata! Martwy? Ja tak go poszturchałem, że nawet martwy jakby wstał. Nice. Pistolet. Ta, nieniszczalna beczka, kurza to no. Mam pistolet i teraz jestem koksem, bo mam broń palną. Mogę tędy przejść, nie mogę tędy przejść. To gdzie mam iść teraz, skoro nie mogę tędy przejść? Mam to jakoś przeskoczyć. To? Nope. Nie mam tego przeskoczyć. Czyżbym się już zaciął? Nie, mogę to za to tutaj jakoś. Wykorzystaj te skrzynki. Cóż, to domena High Life'a. O, właśnie, świetnie. Teraz powinno się udać. O, pięknie. No, nie bądź taki. What the fuck? Ja tutaj widzę. O mój Boże. Dobra. Ten pan najwidoczniej nie wyrobił. Jezus Maria, zaparcia morderca. Stary, te środki na przeczyszczenie to po prostu były chyba najlepsze w twoim życiu. A pisali na ulotce, że może powodować problemy. Wow. Zdychaj, Jezus Maria, już mi pół życia zjechałeś. O ty chujku jeden, no. Teraz się odpali. Może broń palna będzie lepsza? Mam już dużo, widzę, amunicji. Wow. Idź mi z tym. Tu bym chciał otworzyć to coś. Nie da się. Na bank się da! Tylko później wyskoczycie na mnie. Dobra, w takim razie pójdziemy dalej. Wow. Właśnie mi coś... Zostałem wielkimi cegłami po łbie. Ciasno jak diabli w tym domku. I nic tu dalej nie ma. Może oszczędzam, będziemy troszkę oszczędzać. Zamknij te drzwi, proszę. Dziękuję ci bardzo. Będziemy troszkę oszczędzać chyba. O, jest apteczka. Pięknie, to znowu save. What the fuck? No, który podejdzie? Jauś. Motyw na przestraszenie Ragnara. Umieść po prostu krew wszędzie, gdzie się tylko da i krwawe. Wow! Dobra. Takie jumpscary to już mi nie straszne, mam obraz! Aha! Pięknie. Mam nadzieję, że tu nie trzeba oszczędzać tak bardzo amunicji. Będzie to smutne, jak mi się nagle skończy. Kogoś widzę na monitorze. Okej! Dobra, nie chcę już widzieć tej kobiety. Jest tu ktoś? Ktokolwiek? Mam topór i nie zawaham się go użyć. Mam więcej pocisków, haha!
W razie nie jest jakoś specjalnie przerażająca ta gra. Znacznie większe wrażenie robiła na mnie Grey do tej pory. No cóż, zobaczymy co będzie dalej. Dobra. Ktoś tu ewidentnie się ze mną bawi. Znowu? Ten sam chwyt? Ok, czyli zejść jeszcze niżej. Jezus Maria, co to jest za dom? Auć. Auć. Taki zombiak na dole, cokolwiek. Interesting. Właśnie się mu zabiłem. Nie miałem pojęcia, że tutaj się nie schodzi. Nie, może się schodzi, tylko trzeba jakoś zrobić to bardziej inteligentnie niż ja. Właśnie. To jest jeszcze jakaś deska. Więc ja mam tu przeskoczyć pewnie. Okej, teraz wyszło. Coś się przypaliło, kolego. Odnowimy sobie szkolatarkę. Tu ktoś siedzi. Znowu mała dziewczynka z czarnymi włosami. No ja was proszę. Jakaś moda. Bawi się lalką do tego. Mała dziewczynka z czarnymi włosami bawiąca się lalką i zrzucająca. Wow. Dobra, jednego sobie. Zabijemy klasycznie. Aha! Ja miałem, może jakbyście użyli innych modeli postaci niż z Half-Life'a, to byłoby to bardziej mrużące krew w żyłach. Ale za to nie było. OMG. Dobra, zdobyłem rewolwer. I najwyraźniej dziewczynka postanowiła, nieważne, sobie pójść, mimo tego, że się powiesiła. Powiedzmy, że zawiesiła się w pracach domowych. Wow! Dobra, proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę cię. Idź sobie, kobieto. Te jumpscary są zdecydowanie chyba zbyt częste, żeby zrobić jakieś większe wrażenie. Nie to chciałem? Tak, to chciałem. Toporek, dziękuję. Zapomniałem już, że w Half-Life się tak z broni nie zmienia. Co to było? Nic. Mam schizy. Tu nic nie ma. Co jest? Przestań mi wyciągać tą broń cały czas. Też nic nie ma. What the fuck? Zamknij mi te drzwi. Jezus Maria, co to było? Ale nieważne. Oh yeah! Baby, Jezus Maria, przestań mi się tak robić. To wyglądasz trochę inaczej. Babcia przyszła! Ała! Z takiego dystansu? No bez jaj. Na razie dostaję mnóstwo broni. Wow. Zapewne ożyjesz, Jezus Maria. Proszę cię. Dobra, znowu jakieś drzwi otworzyły. Mam dużo pocisków do strzelby. Mnie cieszy. Zdecydowanie olbrzymią ilość broni mam w oręża. Tak, wiem, dziękuję, że mogę tak strzelać. To już było w Half-Life'ie. Wow, wow! Proszę was! Nienawidzę, jak mi coś na twarz wyskakuje. Jeszcze tym bardziej tych potworów nie lubiłem nigdy. Znowu ty? Wow, jeszcze ty. Dobra, ciebie odstrzelę, bo masz jakiś kosmiczny zasięg. Jeszcze ktoś chce ze mną pogadać w życzliwy sposób? Nie, więcej amunicji do strzelby, jak ty hojni od samego początku, chyba że później... Wow! Aha! Od razu jesteś mój, co to jest? Znalazłem jakiś klucz. Przeładuj, wiem o tym, nie wiem, zrobiłem jakąś... coś kliknąłem i nie wiem co, że mam te podpowiedzi idiotyczne. Rozwalił te skrzynki, może tu się będzie coś czaić.
Apteczki, bo potem tak, u mnie czają się apteczki, werbuję budynki i buduję żołnierzy. Tak już mi ktoś kiedyś napisał. Trudno, nie czepiać się. Jak się mówi na spontanie, to tak jest już. Ale bierzemy ten klucz. Co on tak? No dobra, szkoda, że nie zrobili tutaj jeszcze jakiejś namiastki kwipunku, bo na pewno się to dało zrobić. Nic nie widzę, znowu się schody za chwilę zawalą. Nie. A moja latarka wysiada, to może troszkę właśnie. Sekundowe podładowanie zawsze działało. I jesteśmy wyżej. Coraz. Przestań. Nie waż się nawet mnie straszyć. I tak ci się nie uda. Co to jest? Apteczka. Pięknie. To save all. Jezus Maria, co to było? Dobra, nie wiem co to było. Dom zombie. Zamknij się. Jakiś kolejny przeciwnik, nie, coś mi na włosach siedzi, Jezus Maria. Dobra, amunicja. Save all. Dalej. Zdecydowanie za dużo tych przeciwników. Tutaj coś jeszcze jest? Chyba nie. Na pewno nie mogę tego otworzyć, na pewno. O, tu coś jest. Kolejna amunicja. Dobra. Rozwalmy w takim razie tą. Z pomocą naszej wiernej siekierki. Dalej zmieniam na strzelbę. Teraz pytanie, mam tam. Na pewno nie mam tam skakać. Pewnie trzeba to przeskoczyć. O właśnie, dobrze wykombinowałem. Jest drabina na górze, świetnie, jak na razie piękny dom. Uroczy wręcz, idealny dla psychopaty. Co to jest? Amunicja, więcej amunicji. Strasznie dużo tej amunicji tutaj jest. Oho, coś mi spadło. Ciało mi spadło. Cała sala szuka ciała! Jezus Maria! Dziewczynka Spider-Man. Wow! Gin, bydlaku. Nie, no. Nienawidzę takich miejsc. Jeszcze raz. Dawaj mi tę amunicję. Koliza z przedmiotami jest idiotyczna w tym modzie. Dobra, ciało spada. Krzesło też paszą won. Ciebie się już nie boję. Dziękuję. Dobra, trzeba wyskoczyć w ten sposób. Mało miejsca jest na to. Przestań mi mrygać. Zabraniam mrygania. Mryganie jest tylko za pozwoleniem. Żaluzje. Pewnie za chwilę się zamkną. Mocno właśnie. Dziękuję. Są uchylone drzwi, ale za to są cegły dalej, więc nic z tym nie zrobimy. Przeładuję od razu broń. I cóż, tu jakiś rower. Znowu jesteśmy w jakiejś szopie. Jeszcze więcej amunicji. Rany boskie. Twórcy mnie ukochają. Łooo! Paszoł! Matka. Ta gra głównie chyba straszy jumpscare'ami. Nie wiem, czy to jest coś poukrywane, ale mam z Half-Life'a takie zboczenie, że niszczę wszystkie... beczki i tak dalej. Nie mogę zniszczyć okna i po prostu stąd wyjść. To jest jakieś kuriozalne. Nic nie mogę. No, w takim razie schodzimy niżej. Jak poproszę tutaj. Jezus! Dobra, logicznie rozumując, bym był już dawno martwy po takim upadku z kamieniami. Ja przynajmniej sobie połamał nogi, ale teraz podskoczyłem zdrowo.
Sorry za to, ludziska, bo nie podskoczyliście również ze mną, bo przez mój... Dobra, tego się akurat nie spodziewałem. Jej. Nudni. Cała horda. To wyskakiwanie na twarz jest jak w Doomie. Więcej amunicji. Apteczka, pięknie. Nic tu nie ma, nie ma. No to... ganek. W takim razie chyba wyszliśmy już z tego domu. Przestań! Co to za dźwięk? Goście przyszli, kochanie! Chyba ten zombie. Co, nie wiem, co to się. Mogę tego zamknąć jakoś? Nie mogę. Mam ich tu wszystkich zabić, czy. Tak, wiem, że nie trafiam z połowy, ale. Strasznie, niech tam dużo idzie. Nice. Czy to była jakaś, nie wiem. Droga, powiedzmy, za tymi. Chyba nie, bo tam nie widzę żadnych framugi. To idziemy dalej. Mom, dom, 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 dom. Dobra, porozmawiam sobie z właścicielami już domu i bardzo chętnie bym wrócił. Wow. Dobra, zdychaj. O Jezus. To jest jakaś arena z przeciwnikami, no bez jaj. Gnięcie. Amunicji koniec, co? Słabili tego Magnuma. Ja, znowu save all. Średnio mi się podoba ten fragment gry, muszę wam powiedzieć. Jeszcze kogoś? Auć, 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 auć. Nie, że ja mam tu zginąć, czy... Wiem, że przeładuj, nie jestem kretynem. O matko, ile was tu jest. Dobra, za chwilę padnę. Jeszcze jeden. Tylko zostało... Boże, uciekam stąd. Do samochodu. Jo, wsiadaj do niego. Wow! Aha. Dziwne to było. Pod koniec zrobił się z tego Sirius sam. Może dwa razy tak serio podskoczyłem, ale... No dobra, zobaczymy, może ten mod się jakoś rozkręci. Na razie jest średni, mocno średni. Czyżby teraz miała się zacząć prawdziwa gra? Dawaj ją. Same as it always was, isn't it? The mind just keeps sending you back again. It's interesting how you can find comfort in any familiar situation. Even a familiar nightmare. Wake up. It's time for the real nightmare to begin. Mam nadzieję, że nie a la Sirius sam, jak teraz do tej pory było. Zaczynamy chyba w jakimś wariatkowie, sądząc po ścianach. Wydają się znajome. Czyżby identycznie wyglądał mój pokój? Nie, tu stoi komputer. Tak jest. Tu stoi komputer mój, tutaj coś jeszcze. Nie, ja nie jestem wariatem w ogóle.
Chyba zaczynamy znacznie ciekawszym miejscem niż ostatnio. Może z widzimy najpierw ten ciemny zaułek, albo pójdziemy w stronę światła. Dobra, i znowu mam tą dziewczynkę, która wybiega znikąd. Nic nie będę czekał na żadnego asystenta. Przepraszam, bardzo wychodzę. Wypisuję się za własną prośbę. Nic nie ma? Nie ma. Mam nadzieję, że nie jestem w kaftanie albo w innych takich pierdołach. Byłoby to smutne, tu coś jest. Nic tu nie ma. Latarki też oczywiście nie uświadczę pewnie. O, jest latarka, świetnie. Nice, to tak niezła. Nie mogę broni albo czegoś. Przydałaby się. Czemu nie mogę tego otworzyć? Mam coś kliknąć? Nie. O, wezmę ze sobą komputer. Biorę ze sobą komputer. Ej, te panie. Urzapio, co jest? Nie mogę, nie słyszę cię. But for now, it's absolutely vital that you get here as quickly as you can. First, we're going to need to get you armed. Head to the cafeteria, then to the kitchen. You'll find a surprise waiting for you there. You'll need it. What the fuck? Mam komputer. Nie zawaham się go.